Najpopularniejsze produkty służące do budowy podziemnych, zewnętrznych systemów kanalizacyjnych to rury gładkie wykonane z polichlorku winylu. Na rynku dostępne są w wersji litej oraz spienionej. Lite mają postać jednowarstwowych, jednorodnych rur produkowanych metodą wytłaczania, czyli ekstruzji. Cała rura składa się z jednolitego tworzywa. Spoglądając na przekrój ścianki, zobaczymy, że jej powierzchnia ma jednakowy kolor. Produkcja rur z rdzeniem spienionym odbywa się w procesie zwanym współwytłaczaniem lub koekstruzją i wymaga wykorzystania najnowszych, zaawansowanych technologicznie metod. Są to rury składające się z trzech warstw. Pomiędzy dwoma warstwami tworzywa podstawowego znajduje się warstwa spieniona. Sprawia to, że produkt jest lżejszy, a jednocześnie równie wytrzymały jak rury lite. Dodatkowym atutem jest niższa cena. W przekroju ścianki rurę spienioną można poznać po jaśniejszej warstwie wewnętrznej. Ten rodzaj produktu to przyszłość branży. Wymaga zaawansowanej technologii, którą Magnaplast rozwija nieustannie. Dzięki czemu oferuje najwyższą światową jakość rur spienionych już dziś. Kształtki do kanalizacji zewnętrznej KG dostępne w ofercie firmy Magnaplast są jednorodne, o litej strukturze i mogą być stosowane do obydwu rodzajów rur. Zarówno rury lite, jak i spienione produkowane przez firmę Magnaplast spełniają wszystkie obowiązujące normy.